trochę mi przypomina audiobooki, prawda? No dzisiaj tak. Ja na przykład nie czytam książek w ogóle, bo nie mam na to czasu, ale słucham, ja codziennie robię 90 km w samochodzie i przez cały czas słucham książki. Też będę pierwszy raz w takim czymś uczestniczył. Jak emocje związane tutaj z nagraniem? Niesamowite. Tak jest, dokładnie. No ale mamy czym je ostudzić, więc... No jest zimne piwko, niesamowite, Andrzej jest... I mamy niesamowite okoliczności przyrody. No jest cudownie. Nie używamy, w tym wypadku nie używamy chyba podkładu, ponieważ te świerszcze nam wystarczą zbierze mikrofon. Za cały jazz. No ja myślę, że delikatnie tak. No ale słychać może również ten potok, prawda? Potok, tak? No. Słyszysz potok? Słyszę. Szumi? Dzisiaj się w nim kąpałem. Po upalnym dniu, kiedy pojechaliśmy do Starego Sącza. Ale tu wchodziłeś gdzieś? Nie. Tak, wchodziłem, kładłem się tam. Ty się położyłeś cały? No zdjęcie na fejsa, ale takie wrzuciłem cały, wszedłem do tego i ten strumień mnie zalewał. I Andrzej zebrał od razu 155 lajków, także możesz się spokojnie to uczcić. Dlatego, że zdjąłem koszulkę i byłem w samych spodenkach na szelki. Śmiesznie to wygląda. Panowie, trudno powiedzieć, przyznać się do czegoś takiego, ale z premedytacją jeszcze nie mam Facebooka w ogóle. O. Więc... Jak to zrobiłeś? No, uchowałem się. No, ja mam... Moja żona ma, dzieci mają, a ja nie. Musi być Facebook, żeby się o imprezach sportowych dowiadywać, więc ja mam Facebooka na Jan Kowalski, nie? Ale no czy żona w takim razie nie podejrzewa, że coś przed nią i przed światem ukrywasz? No tak, możliwe, że tak jest. No. Muszę ją o to zapytać. Tego nie wziąłem pod uwagę. Rzeczywiście. Nie, ja nie jestem w stanie zrezygnować z Facebooka, dowiaduję się o różnego rodzaju wydarzeniach. Gdybym nie miał tego Facebooka, bym prawdopodobnie co najmniej połowę tych wydarzeń przegapił. Więcej, bo nikt dzisiaj nie robi tego na stronach, tylko wrzuca na Face'a jakieś wydarzenie za 2, 3, 4 tygodnie i... Tak, ale również łatwość porozumiewania się w grupie Messengerem na przykład, no, tak. Gdzie docierasz momentalnie do znajomych i potem często dowiadujesz się, dlaczego kogoś nie poinformowałeś. Pretensje ktoś ma. Okazuje się, że ten ktoś nie ma po prostu. To może wynikać z specyfiki mojego miejsca zamieszkania i pracy, wiesz. Ja po prostu jakby bronię się przed informacją, prawda? Natomiast no, muszę zrobić tą selekcję. Może ten Facebook byłby dobry pod kątem selekcji tej informacji. Ale tak? Wszystkie zawody, wszystkie jakieś tam rowerowe, biegowe, coś. No to wiesz, tak de facto no, nie startuję teraz w zawodach, bo z premedytacją jak gdyby, prawda? Z uwagi na to, że to nie przekłada się na naszą zdrowotność, tak? No, wiemy o tym, prawda? Obaj. No więc tutaj w tym momencie pomyślałem sobie, po co mi w takim razie start, jeżeli wystarczy, że ja będę rywalizował na przykład z Andrzejem na obozie. No ale przecież nie uprawiamy sportu dla zdrowia. Bo jeżeli ja już zaczynam na przykład coś robić, tak, no to w tym momencie zatracam się w tym. No. Jest kompletnie. Po prostu tak, że, jest totalnie. Że już no nie ma na pół gwizdka. Panowie, a może testosteron spada, bo mężczyźni trenują po to, żeby startować w zawodach i rywalizować ze sobą. Ale nie, to kobiety uprawiają sport i nie czują potrzeby startowania w zawodach. Ale zaczekaj, badałeś sobie poziom testosteronu. Ale zaczekaj. A ja badałem. Jest okej, więc to nie to. Mi włosy nie wypadają, więc boję się zbadać. Run Forest Podcast. Jak już startuję w zawodach, to nie potrafię podejść do tych zawodów na pół gwizdka. Albo startować tylko dla fanów, dla ludzi i tak dalej. Nie, no w tym momencie no, zaczynam się ścigać sam. Tak, no. Masz to samo. Tak, Grzesiu... Aż cię odetnie. No dokładnie. Znaczy, wiesz co, Grzesiu, my przecież my się ścigamy od kilkunastu lat ze sobą, rywalizujemy. Dłużej. Nie zawsze jako zawodnicy. Nie zawsze specjalizujemy się w tych samych konkurencjach, ale zdarza się, że rywalizujemy. Że pływamy. Ale powiem ci szczerze, że jakoś nigdy nie podchodziłem do rywalizacji naszej tak na poważnie. To znaczy... Chodzi mi o to, że fajnie jest wygrać, ale nie za wszelką cenę. Ja też uważam, że fajnie jak wygrasz, ale wolałbym ja, a nie ty. No. Ale w przeciwieństwie do moich innych znajomych, tak, kolegów, no. Z którymi chętnie rywalizuję po to, żeby wygrać. A tak, no bo są tacy, wiesz, chodzi o to, że oni zupełnie na inną filozofię wyznają, prawda? Tego może tak, za wszelką cenę. No. Ja miałem zapłacony cały tritur w tym roku i nie wystartowałem w żadnych zawodach w tym roku. Obowiązki. Tak, mimo zapłacenia. Nie obowiązki, tylko świadomie nie wystartowałem. Żeby się wycofać trochę z tej nagonki, w którą sam się wpędziłem, z tego przetrenowania, nie? Ja miałem dokładnie to samo, ponieważ wiecie, co zauważyłem? Jak się w tamtym sezonie wystartowałem chyba w jednych zawodach, z trzech zrezygnowałem. Zauważyłem, że organizatorzy namawiają cię... To chyba jest wzorem tego dużego Ironmana, że zapisz się już rok wcześniej i żyj pod presją przez cały rok. Mhm. Musisz ćwiczyć, musisz trenować, nie daj Boże, coś ci nie wyjdzie. Praca, obowiązki i żyjesz cały czas w poczuciu winy. Żeby to nadrobić, trenujesz więcej. Albo się zajedziesz, albo się nie zajedziesz. No słuchaj, i tu jest...
to, co wiemy wszyscy, tak? Jak tu siedzimy w naszym gronie, doskonale zdajemy sobie sprawę, że w pewnym wieku tego typu podejście, że mamy mówić na przykład o tematach zdrowotnych, no już zaczyna być bardzo niebezpieczne, prawda? To nie przekłada się na naszą zdrowotność, tak? W tym momencie, no, jeżeli nie potrafimy inaczej, tak? Jeżeli ja mam cel w postaci jakichś zawodów, tak? Byłem w Kadyksie na Mistrzostwach Europy. Ja do dziś, moja żona nie jest mi w stanie wybaczyć pewnych rzeczy, prawda? Co ja zaniedbałem. Prawda? W pewnym wieku robi się to po prostu niebezpieczne. No tak, i my o tym wiemy, tak? Bo jesteśmy lekarzami. Andrzej ma olbrzymią praktykę, doświadczenie i wieloletnie w tej względzie. I też to wie, tak? Mimo, że to wiem, mimo, że doświadczam tego na własnym organizmie, to jednak nie potrafię. Jeżeli założę sobie na przykład start w jakichś ważnych zawodach, robić tego na pół gwizdka, tak? Czyli mówiąc krótko, podchodzę pod granicę wytrzymałości organizmu, treningową, licząc na to, że mój organizm to wytrzyma, tak? Że uzyskam poprawę. Co więcej, często przez to, że byłeś wyczynowym sportowcem, potrafisz mocno tą granicę przesuwać. Mhm. I w momencie, kiedy ten organizm jest młody, wytrzymuje te obciążenia, które nie są normalnymi obciążeniami dla osób, nigdy nie trenowały wyczynowo. Natomiast chodzi o to, że w pewnym wieku one mogą stać się już niebezpieczne. Tak? To, że potrafisz przesuwać tą granicę, tą, brakuje tej blokady, która mówi stop. Tak? Ty potrafisz zrobić krok dalej, tak? Doprowadzić. Praktycznie można powiedzieć, nie ma tej blokady, tak? W umyśle. Jeżeli tylko mogę coś zrobić, to znaczy, że to robię, tak? Później się okazuje post factum, że jednak przekroczyłem tą granicę, tak? Że są kontuzje, że są dolegliwości, że jestem wyniszczony, że organizm, że tkanka mięśniowa teoretycznie, która nie powinna spaść, spada, tak? Że masa spada, że masa kostna spada. To są już oznaki tego, że to nie miało, że to zostały przekroczone wszelkie granice. Powiedzmy też to, co mówiliśmy wczoraj, że są zaburzenia potencji, tak? Faceci się do tego nie chcą przyznawać, ale one są, tak? I to bardzo mocno się objawia u biegaczy, tak. Na przykład. O, mamy tutaj gości. To korzystając z tej okazji... Shut up and sit down. Run Forest Podcast. Słuchaj w iTunes, Spreaker i na www.runforest.pl. Duklanowski, Skorykow, Kondraciok. Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Run Forest Podcast. Może ja poproszę naszych gości, ponieważ nasi goście to są sportowcy, którzy sport znają od strony różnych potrzebek, ponieważ są zawodowymi lekarzami, medykami. Panowie, kilka słów o sobie, bardzo proszę. Moje nazwisko Grzegorz Stanek, jestem lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą chorób układu oddechowego, czyli pulmonologiem. Łukasz Kołodziej, jestem ortopedą, pracuję w klinice ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szczecinie. Ale czy lekarze zalecają piwo? Po sporcie na przykład, żeby uzupełnić witaminę B. No ja nie, ja nie. Znaczy ja jednak... może Grzesiu ty powiedz, bo ty jesteś bardziej w dietetyce. Piwoszem jestem, tak? Piwoszem. Nie, nie, tak. Jeżeli chodzi o odżywianie i dietetykę, tak, to można powiedzieć, że troszeczkę się tym interesuję. Natomiast wydaje mi się, że tu obowiązuje taka sama zasada jak w życiu. A mianowicie zasada złotego środka. Tak jak ja osobiście nie uznaję żadnej diety, uważam, że wszystkie poradniki dietetyczne to jest wydmuszka, która nie ma większego znaczenia tak naprawdę dla naszego zdrowia i samopoczucia. Najważniejszy jest tak zwany złoty środek, tak? Są pokarmy, które my możemy spożywać codziennie i nie zaszkodzą nam. Są pokarmy, które możemy spożywać dwa razy w tygodniu, ale nie częściej. I są na przykład nawet McDonald's czy inne rzeczy. Możemy też zjeść, ale powiedzmy raz, dwa razy do roku i to nie będzie miało szkody dla naszego zdrowia. Podobnie jest z piwem. Po prostu, jeżeli jest piwo, które ma 5% alkoholu, ale ma mnóstwo różnych mikroelementów, jeżeli po dużym wysiłku fizycznym wypijemy jedno piwo, nic nam się nie stanie. Nic nam złego się z tego powodu nie stanie. Uff, odetchnąłem z ulgą. Bo można powiedzieć, że przecież najprostszym środkiem miorelaksacyjnym, jak również przeciwdepresyjnym, jest alkohol niskoprocentowy, tak? Nie polecam alkoholu wysokoprocentowych, ale jest to uznane przez medycynę, prawda? Doniesie z sobą różne aspekty dodatkowe, prawda? Również niebezpieczne, ale tak jest. Kiedyś rozmawialiśmy nie zdradzę nazwiska, z wyjątkowym maratończykiem klasy mistrzostwa międzynarodowej. Rozmawialiśmy o tym, jak to jest w bieganiu ze spożywaniem alkoholu u biegaczy. Biegacze również spożywają ten alkohol. Pytamy, czy są tacy, którzy nie piją. Są, zdarzają się tacy totalni abstynenci. Zaczęliśmy poruszać temat, jak koreluje picie alkoholu, czy imprezowanie tych zawodników, maratończyków z wynikami sportowymi. Okazało się, że ci, którzy w ogóle nie spożywają alkoholu, tych wyników najlepszych nie osiągają. Zastanawialiśmy się, czy właśnie przypadkiem nie jest to środek, który
pozwala na w jakiś sposób rozluźnienie tych emocji, rozładowanie tych emocji raz na jakiś czas. Często słyszymy o różnego rodzaju wpadkach sportowców, którzy wygłupiali się zbyt mocno po alkoholu. Ale czy nie jest tak, że oni potrzebują tego resetu i czasami tego alkoholu nadużyją? My zostaniemy przy tam kieliszku i kufeleczku, tak? Tak, polecamy jako też praktycy. Na pewno jest tak, jak podobnie w życiu, prawda? Badania wykazały, że najlepszym, najzdrowszym, cudzysłowie, alkoholu jest czerwone wino. Natomiast osoby, które są totalnymi abstynentami, tak jak powiedziałeś, z różnych powodów, również osoby, które nadużywają, są do tyłu w sensie zdrowotnym w stosunku do osób, które w umiarkowany sposób spożywają w niewielkich ilościach alkohol, prawda? Na przykład czerwone wino, które zawiera dodatkowych wiele bardzo zdrowych. Chodzi o choroby układu krążenia przede wszystkim, ale nie tylko, prawda? Dla mnie kieliszek czerwonego wina jest najlepszym rozwiązaniem na takie właśnie spadki może nastroju, na troszkę złe emocje, które są. Natomiast ja tak w treningu, ktoś mi kiedyś też podpowiedział, bardziej z tego treningu właśnie objętościowego, że zajmującego wiele godzin, przestawiam się na ten taki trening, który określiłem jako styl małpy. Może to kogoś to zaciekawi. Te obserwacje małp naszych, no nie wiem, nie wszyscy w to wierzą, ale niektórzy mówią, że to jest jakaś nasi przodkowie, czy oboczna gałąź. Małpy się zachowują w bardzo charakterystyczny sposób, że one mają krótką akcję, że tam się ganiają, skaczą, szaleją i potem nagle zawieszają się na tych gałęziach i tam 40 minut są spokojne. Godzinę. Ludzie próbują je tam czymś zwabić, tego one sobie spokojnie, nic się... I potem znowu jest akcja, szaleństwo przez 20 minut i mają taki styl trenowania. I w zasadzie, nie wiem, no nikt nie widział bo mało kto widzi jakąś tłustą małpę, tak jakby tak spojrzeć. Czyli być może taka forma tej aktywności, że właśnie idziemy, robimy dosyć mocny, intensywny trening z elementami różnych sprintów, z elementami przyspieszeń. Nie tylko, że my przez wiele godzin jedziemy sobie tam z tą prędkością, czy słyszymy tylko szum wody w uszach jednostajny przez wiele godzin, tak? I potem rzeczywiście możemy po tym mieć to przemęczenie, może nam zaburzyć nasz nastrój i nas trochę powolnić, nie? Stąd wydaje mi się tak niesamowicie atrakcyjne są treningi Andrzeja tutaj właśnie, dlatego że tu spełnia wszystkie te warunki, o których żeśmy powiedzieli, prawda? Zarówno trening na kolarski, ja nie jestem kolarzem, jestem pływakiem, ale jeżdżę z przyjemnością w tak miłym otoczeniu przyrody właśnie na rowerze i Andrzej potrafi wybrać takie trasy. Takie miejsca, że po prostu jest tak, jedziemy sobie w grupie, rozmawiamy, jest spokój, nawet się nie musimy pedałować, bo nas wyciągnie wiatr, pęd, a potem nagle jest odjazd krótki, tak, nie wiem jak długo, ale to stajemy na chwilkę, tak, odpoczywamy, napijemy się wody, w źródełka wspaniałego i dalej. A w wodzie, no w wodzie jest genialnie. Jeżeli ja mam na przykład dziennie możliwość 1,5 godziny przerwy w pracy, wykorzystuję to na to, żeby wejść do wody, brak mi chyba takiego, no ta presja czasowa wywołuje, że ja wchodzę i płynę, tak, płynę godzinę, żeby spalić kalorie, żeby spalić złe emocje. Fakt jest faktem, że po tej godzinie ja się czuję wyśmienicie. Jeżeli bym trenował dłużej, to wtedy mi spada nastrój, ale jak wchodzę do wody, czuję się fatalnie, tak? Pojawia się natychmiast pytanie, co z tym triatlonem? Po co te objętości? Po co te długie, monotonne treningi? I oczywiście, jak obserwuję kolegów triatlonistów, żaden nie jest zadowolony. Ja startowałem w 3 triatlonach. Ja 3 sezony, także ja dużo tego zrobiłem. Wszyscy jesteśmy triatlonistami. Łącznie z połówkami, ćwiartkami. Znaczy, fakt jest faktem. Ja bardzo dobrze wspominam te triatlony, same starty, same zawody. Gorzej z treningami, natomiast zawody bardzo dobrze wspominam, bo bardzo fajnych ludzi spotkałem, prawda, na tych zawodach i ciekawe osobowości, ciekawi ludzie i to było super. Nie dość tego, udało mi się z nimi wygrać, więc jeszcze miałem taką satysfakcję. Chyba tak, chyba triatlon przede wszystkim dlatego, żeby wygrać, tak? Żeby wszyscy mogli, bo każdy pobiegnie, każdy pojedzie, a w dobie pianek, to każdy popłynie. Tak? Znaczy, ja się cieszę, że uważam, że fajnie było przez to przejść, że to miałem taki dobry epizod w życiu, ale cieszę się, że tak zrobiłem ten krok naprzód i na przykład to, co tu przyszedłem i tu Andrzej powiedział mi na pierwszym treningu, dobra, no ten crawl masz całkiem niezły, ale musisz, żeby zrobić postęp, musisz teraz nauczyć się jeszcze pływać innymi stylami, tak? I zacząłem tu robić, zacząłem się uczyć, jakieś tam pierwsze próby delfina, poprawiłem żabkę, poprawiłem troszeczkę, kąsnąłem tego delfina, poprawiłem grzbiet i rzeczywiście widzę, że potem i wracam za chwilę do tego crawla w tym samym treningu i ta ręka już jest taka swobodna i tak mi się to dobrze robi i tak jest w ogóle, nie ma tego znużenia. Run Forest Podcast. Powiedzcie, jak wam sport pomaga w pracy? Ja jestem ortopedą, więc uważam, że każdy ortopeda, znaczy trudno mi sobie wyobrazić ortopedę, który zajmuje się z racji swojego zawodu narządem ruchu, żeby taki ortopeda nie uprawiał sportu. On nie będzie rozumiał ludzi, którzy do niego przychodzą, tak? Jeżeli przychodzi jakiś sportowiec, nieważne, a
amator, mocniejszy amator i słyszy od ortopedy, no to musisz przestać to robić, no to nie tędy droga, tak? A to pozwala mi rozumieć, a szczególnie uprawianie różnych dyscyplin pozwoliło mi zrozumieć tych ludzi, pacjentów, którzy do mnie przychodzą, tak? Ja się wczułem, bo nieraz w tej karierze sportowej, jakiejś amatorskiej, jestem w tej samej sytuacji, co oni. Czyli nieraz mam kontuzję, przeciążenie, coś zrobiłem źle, coś robię źle, tak? I wiem, sam jakby na sobie testuję te różne rzeczy i wiem potem, jak pomóc innym. To może Łukasz, powiedz, ile dyscyplin sportu uprawiasz w ciągu tygodnia? I jakie to są dyscypliny? Tak, i to jest ten taki mój styl multisportowy, czyli przestałem się skupiać na jednym sporcie, czyli teraz w lecie to staram się pływać na wakeboardzie. To jest moje nowe odkrycie, szaleństwo, wspaniały sport wakeboard, który daje mi szczególnie tą core stability, to jest na utrzymanie się na tej desce, zrobienie podstawowych ewolucji. Staram się dodatkowo do tego dołączyć jakieś tam zajęcia bokserskie, trochę pływania i trochę roweru. W miarę jak się będzie robiło zimno, czyli od października, już mam umówione więcej boksu, więcej basenu, no bo nie będzie wake'a i czymś będę go musiał zastąpić. I do tego dołożę jeszcze to, co już wiem teraz, że dołożę, to co tu spróbowaliśmy na obozie, spróbowaliśmy tutaj trochę jogi we wspaniałym prowadzeniu Kasi. CRS-u, klinik. I po prostu wiem, że to będzie kolejny mój element mojego treningu. Tak, przynajmniej raz w tygodniu od października, jak się skończy już sezon wake'owy, to od października to będzie tygodniowy mój element. Ale joga to też relaksacja, prawda? Ta, to jest relaksacja, to rozciągnięcie, tak? Nikt nie mówi, że ja tu mam jakieś palić kadzidełka i mruczeć coś pod nosem, ale to na pewno będzie to element mojego treningu. Czyli wracając do pytania, prawda? Ten sport pomaga ci w pracy? Tak, to jest... Must have po prostu. 40% mojej pracy z pacjentami to są to, że ja mam też, daje mi moje własne doświadczenia sportowe, tak? Jeżeli człowiek uprawia sport, nadaje na tych samych falach z pacjentem, który do niego przychodzi. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ortopeda nie zajmował się sportem. Z mojej dziedziny jest bardzo podobnie, mianowicie ja zajmuję się leczeniem zachowawczym i tutaj jest pełne pole do popisu, bo jest ten układ oddechowy, nierozerwalnie związany z układem krążenia. Dzisiaj najwięcej ludzi na świecie i w Polsce umiera z powodu chorób układu krążenia. Z powodu chorób układu oddechowego to jest trzecia przyczyna zgonu. I teraz ludzie przychodzą z różnymi dolegliwościami do mnie. Ja bardzo często polecam im sport jako lekarstwo, jako sposób, jako na ten uchwyt, który pozwoli im uzyskać zdrowie z powrotem. Nie tabletki, nie chemioterapia, nie farmakoterapia, nie kolejne jakieś cudowne lekarstwo, bo takich leków nie ma, tylko ruch. Bo dzisiaj ludzie się nie ruszają, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Jedni uprawiają triatlon, czyli idą w odwrotnym kierunku, a ruszają się za większość dużo. Ludzi się nie rusza w ogóle, prawda? I Grzesiu, czy astmatykowi polecasz pływanie? Astma nie jest przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Nie dość tego. Jeżeli chodzi już o pływanie, to pływanie wręcz leczy. W cudzysłowie, oczywiście, jeżeli bym powiedział, że leczy tak jak lekarstwo, to nie miałbym racji. Natomiast osoby, które chorują na astmę, albo na choroby obturacyjne układu oddechowego, nie tylko astmę, albo na choroby restrykcyjne układu oddechowego, są po różnych zabiegach, to przecież nie ma lepszej metody jak pływanie, żeby odzyskać sprawność układu oddechowego. A dlaczego akurat pływanie? No dlatego, że specyfika. Specyfika polega na tym, że robimy wydech do wody, czyli dokonujemy wymuszonego wydechu. Woda stwarza opór. Normalnie oddychamy torem na zasadzie, że tylko dynamicznie używamy mięśni do wdechu. Wydech jest samoistny. Nie musimy używać mięśni, żeby zrobić wydech. Natomiast w wodzie, żeby dokonać wydechu do wody, musimy użyć mięśni oddechowych, przepony przede wszystkim. Poza tym ludzie często w napadzie astmy zaczynają, panikują i zaczynają używać toru oddechowego klatki piersiowej, dodatkowych mięśni oddechowych. Zużywają więcej tlenu. Zapotrzebowanie na tlen wzrasta, dochodzi do tachykardii, tachypnoe. Nakręca się ta spirala, dochodzi strach, lęk. Chodzi o to, że oddech mają krótki? Bardzo krótki oddech, który jest nieefektywny. Czyli powietrze nietłoczone jest do przepony, tak? Bo przepona nie pracuje wtedy. Najsilniejszym mięśniem oddechowym jest przepona. Daje największy możliwość nabrania powietrza. Pływanie uczy tego. Uczy oddychania przeponą. Oddychania przeponą. Inaczej się nie da praktycznie, bo nie popłyniesz, nie używając przepony. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że łatwo jest pływakowi przepłynąć 50 metrów kraulem na bezdechu na 50-metrowym basenie. Natomiast na 25-metrowym, gdzie dochodzi nawrót, ale jednocześnie poślizg, odbicie od ściany i poślizg, który teoretycznie powinien skrócić czas wysiłku, powoduje zaburzenia. To znaczy mamy problem na krótkim basenie często z przepłynięciem tych 50 metrów. Ja wcześniej myślałem, że to nawrót kosztuje nas tyle energii, że pobiera tlen. Natomiast Grzegorz wytłumaczył mi, że jest to ucisk na przeponę, tak, który momentalnie rozwala system. Tak. Ale wracając do tych mięśni, które musisz usprawnić, żeby wypuścić powietrze
powietrze do wody, bo woda stwarza opór, ci trenerzy, którzy przez 10 lat nie wchodzili do wody, postanowili wskoczyć do wody po 10 latach i okazało się, że po 100 metrach muszą się zatrzymać. Nie z powodu, że mięśnie odmawiają posłuszeństwa albo zapomnieli, jak się pływa, oddech, tylko nie są w stanie oddychać. Zatyka ich, nie są w stanie wypuścić powietrza do wody, co dla innych kolegów, którzy kontynuują przygodę z pływaniem, wydaje się często dziwne albo śmieszne, że pływak wyczynowy, który pływał po 100 km tygodniowo, nie jest w stanie przepłynąć 200 metrów. Tak, więc ja, wiesz, ja nie jestem specjalistą w twojej dziedzinie, ja się zajmuję zupełnie czymś innym, ale jak zalecam wszystkim dzieciom uprawianie jakiegoś sportu i nie zmuszam tych rodziców, żeby to dziecko cały czas uprawiało jedną dyscyplinę. Znudzi się jedną, niech wybierze sobie drugą, znudzi się drugą, wybierze trzecią, aż w końcu znajdzie sobie swój sport. Natomiast słyszę bardzo często od rodziców, lekarz, pulmonolog zabronił, bo on ma astmę i tylko tamte sterydy wziewne. Przerażony tym jestem, tak? Bo wiem, że... Wstyd mi to słyszeć jako pulmonolog, Łukasz, no... Sport, oddech, pływanie i oddech to jest dodatkowy argument. To jest podstawa leczenia zaburzeń oddechowych. Zgadza się. Tak samo jak ty powiedziałeś, że uprawiasz sport, bo też chcesz poczuć, co ci pacjenci twoi przychodzą i o co oni mówią, prawda? O co to chodzi. Tak. I to dokładnie czuję, tak? Tak. A ja też uprawiam sport. No pływanie jest moim sportem numer jeden, ale uprawiam wiele innych sportów, prawda? Bo biegam na biegówkach, chodzę na fitness, rozciągam się ostatnio coraz więcej właśnie tego, co żeśmy tu mieli, bardzo dobre ćwiczenia podobne do jogi, stretching i tak dalej. Ja uważam, że nie ma innej drogi dzisiaj, jeżeli chcemy mieć zdrowych ludzi, jak namawianie non-stop rodziców i dzieci i młodzież do tego, żeby uprawiały sport. Świat jest jaki jest, nikt nam nie wróci czasów sprzed 100 lat, każdy z nas będzie coraz więcej czasu spędzał przed różnymi urządzeniami w pozycji siedzącej. I niestety ta pozycja nie sprzyja naszemu zdrowiu ani... Chyba, że kiedyś nam je wszczepią do środka. No dokładnie. To powoduje, że ja mówię do moich rodziców, którzy mają dzieci, przychodzą z różnymi dolegliwościami. Ja mówię tak, a ty jaki sport on uprawia? Na WF chodzi. Mówię, dobrze, że chodzi, ale to jest za mało. To jest za mało. Ile ma WF-u? 2 godziny? No niby 2 razy po 2. Ale... Podajemy sobie ręce. Ja mówię dokładnie to samo. Jak się pytam od razu pierwsze co... Jaki uprawia sport, tak. I słyszę, no chodzi na WF. No. Jestem przerażający. W dzisiejszych czasach, kiedy jest taka dostępność, naprawdę jest dostępność. No, słuchajcie, nie ktoś nie mówi, że jak on mieszka w małym miasteczku, to on nie wszędzie może... Jest. Wszędzie jest. Tak? Wszędzie jest dostępność sportu, trzeba chcieć. Tak? Moim zdaniem sport powinien być, sport wyczynowy u dziecka powinien być obowiązkowy. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że kiedyś mieliśmy podwórka i na tych podwórkach były dzieci, które się bawiły na trzepakach, na boiskach. Goniły się, skakały. Biegały. Na budowach, tak. Prawda? No było niebezpiecznie przy tym. Było czasami niebezpiecznie, ale były w ciągłym ruchu. Dzisiaj tatuś zawodzi dziecko do szkoły samochodem. Mamusia przywozi. Tak, wyposaża dziecko w tornister na kółkach, żeby przypadkiem nie musiało dźwigać. I w związku z tym... A mamusia jeszcze woła, nie biegnij, bo się wieczorem, spocisz. A wieczorem nie musi dziecko zbierać zabawek, ponieważ wystarczy, że kliknie na tablecie wyłącz i zabawki są pozbierane. W związku z tym uważam, że codzienna dawka godzinnego czy dwugodzinnego sportu, uprawiania sportu, wręcz jest obowiązkowa. Dość tego, od strony medycznej, patrząc szerzej, można powiedzieć, że nie mamy alternatywy. Jeżeli nie zrobimy czegoś w tym kierunku, to za 10-20 lat będzie tragedia. Dzisiaj obserwujemy epidemię otyłości, chorób cywilizacyjnych. Pojawiają się nowe choroby, zmienia się obraz chorób. Ta choroba cukrzyca już nie wygląda tak, jak wyglądała 50 lat temu. Dzisiaj się mówi coraz więcej o wpływie wzrostu poziomu homocysteiny w surowcu krwi, czy kwasu moczowego i pochodnych przemiany puryn, o których do tej pory dna moczanowa znana jest od tysięcy lat. Związana była, prawda, z tak zwanym dobrym jedzeniem. Ale dzisiaj ta choroba przybiera coraz dziwniejszy obraz, tak? Już rzadko się widzi klasyczny napad chiragry czy podagry, natomiast obserwujemy formy dziwne, przewlekłe, prawda? Specjaliści to opisują, ja też ostatnio dosyć dużo na ten temat czytałem, że to zaczyna być coraz większy problem. Że to ma coraz większy wpływ na przedwczesne sztywnienie tętnic, a więc na miażdżycę, na przewlekły proces zapalny, który się dokonuje nie tylko w ścięgnach i stawach, ale również w układzie krążenia. Ale może, tak, nie wiem, czy... może przybliżmy słuchaczom, co to jest ta dna moczanowa. To znaczy, bardzo często my nie wiemy, że my ją mamy, bo nie badamy poziomu kwasu moczowego w organizmie. Bo jest go trudno zbadać. Trudno zbadać. Takie zwyczajne badanie z surowicy nie jest bardzo zmienne dobowo. Tak? I to trzeba by mieć taką... jednorazowy poziom kwasu moczowego niewiele mówi. Tak? To musimy lepszych metod użyć badania tego poziomu kwasu moczowego. Tak naprawdę, nawet podejrzewając to i zmieniając nasze nawyki żywieniowo-zdrowotne, to my już możemy zrobić bardzo dużo dla siebie, nawet podejrzewając to. I idziemy w dobrym kierunku, nie robimy żadnej krzywdy organizmowi naszemu. Ale możemy się zorientować, bo czasami zdarza się, że boli nas duży paluch u nogi.
I wydaje nam się, że... No to masz szczęście wtedy, bo wiadomo, już przychodzisz do lekarza, pokazujesz mu i on wie, o co chodzi. No tak, ale nie idziemy do lekarza, bo nam się wydaje, uprawiamy sport, jesteśmy aktywni i wydaje nam się, że go sobie po prostu uszkodziliśmy podczas biegania czy innej aktywności fizycznej, a może kopnęliśmy się o ścianę basenową, ale to mogą być początki dny. Trzeba to skontrolować. Ja słyszałem, dlaczego ta nama może być taka szkodliwa? No oczywiście ma wpływ na nasze funkcjonowanie od strony aparatu ruchu, prawda? Olbrzymi wpływ ma na funkcjonowanie naszych stawów. Najcenniejszą chrząstka u dorosłego człowieka się nie zregeneruje. Tak, jeżeli dojdzie do uszkodzenia chrząstki szklistej, pod wpływem tych kryształów, które się wytrącą w jamie stawowej, wytrącą się kryształy, dojdzie do uszkodzenia chrząstki. Chrząstka jest bezpowrotnie stracona. Możemy różnymi próbami, różnych zabiegów próbować wytworzyć coś, jakąś bliznę, jakąś ala chrząstkę, substytut jej, ale to już nigdy, jeżeli utracimy naszą chrząstkę stawową, to już nigdy nie będzie tak samo, jak było. Tak? Ona jest nieodwracalnie zniszczona. Sama nie urośnie. Na razie nauka nie jest w stanie nam tego zapewnić. Nawet żadne hodowle chrząstki nie zapewniają jej takiej samej, jaką mieliśmy od urodzenia. Także musimy o nią dbać jako o największy skarb, jaki mamy, bo to nam zapewnia ruchomość naszych stawów. Nasze stawy dlatego się ruszają, że mamy tam chrząstkę szklistą. Natomiast jest jeszcze taki aspekt, o którym ja niedawno też dosyć dużo czytałem, a mianowicie o tym, że kryształy kwasu moczowego odkładające się w stawach odkładają się też niestety w innych miejscach. Czyli one nie tylko uszkadzają nasz aparat ruchu bezpowrotnie, chrząstkę szklistą, ale również mają wpływ na funkcjonowanie naszego układu krążenia. I to już jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to dzisiaj się mówi o epidemii narastania dędy moczanowej, że jest to choroba XXI wieku, choroba metaboliczna. Choroba, która się wpisuje w cały krąg chorób metabolicznych związanych z między innymi ze złymi nawykami żywieniowymi i brakiem ruchu, brakiem spalania kalorii, brakiem sportu, brakiem tego, że dzieci nie mogą biegać, że dzieci nie potrafią biegać. Dzisiaj widzimy dzieci, które nie potrafią biegać. Najgorsze jest to, że przemysł na pewno wymyśli jakieś tam kolejne cudowne te pastylki i opowie ludziom, że te pastylki są genialne, tak jak już wymyślał na cholesterol, osteoporozę i inne rzeczy. A wiadomo już, że najlepszym lekiem na osteoporozę jest ruch. Słońce to są najlepsze leki na osteoporozę, tak, żeby się ruszać. Ale jak posłuchasz to tak, słońce jest B, prawda, bo możesz dostać raka skóry. Nie wolno, bo możesz dostać czerniaka, nie wolno się opalać i tak dalej. To ja się pytam, jeżeli nie było filtrów 5, 6, 10 tysięcy lat temu w całym rozwoju filogenetycznym człowieka, rasy ludzkiej na Ziemi, 2 miliony lat, przecież ci ludzie chodzili po Ziemi, to słońce tak samo świeciło jak dziś. Przecież to, że my się opalamy, to jest nasza naturalna obrona, nasza naturalna ochrona. Ci ludzie nie stosowali żadnych filtrów. Tym bardziej, że tak jakby spojrzeć na to, nie wiem, może komuś, może tu jakieś zaprotestują onkolodzy, może zburzymy komuś jego wizję, ale tak naprawdę ten czerniak wcale nie jest aż tak częstym nowotworem. Poza tym on nie zawsze jest związany tylko ze słońcem. A tak naprawdę te ilości, załóżmy, kremów z grubymi filtrami, które na siebie nakładamy i one zapobiegają nam przed promieniowaniem UV, wytwarzaniem witaminy D3, powodują kolejną epidemię niedoboru witaminy D3, która jest katastrofalna, tak? Czyli to poprzez te działania przemysłów popadamy z jednych kłopotów w drugie, więc żeby tak może nie od razu szukać sobie pastylek na kwas moczowy, czy właśnie na osteoporozę, czy na dnę moczanową, tylko żeby wszystko starać się zacząć od metod najprostszych, czyli naturalnych. Nie walczyć z naturą, tylko żyć z nią w zgodzie i szukać metod naturalnych, gdzie ruch i sport to jest 90% tego wszystkiego. Czyli 90%. Już wiemy, że uprawianie sportu poprawia jakość życia. W każdym jego aspekcie. I psychologicznym, i fizycznym, tak, i przeciwdepresyjnym. A czy możemy powiedzieć, że uprawianie konkretnej dyscypliny sportu może wydłużać życie? Albo czy może mieć wpływ któraś z dyscyplin sportu na długość życia? No takie badania się robi. No my jesteśmy na bieżąco z amerykańskimi badaczami i naukowcami, którzy regularnie nam donoszą, że taka i taka dyscyplina poprawia zdrowie psychiczne, taka wydłuża życie. Jeden kieliszek wina to tak jak jeden mocny trening, więc my wszystkie te metody stosujemy, ale chcemy je potwierdzić. No tutaj cały czas jakby takich żelaznych, twardych dowodów nie ma na dzień dzisiejszy. Natomiast jakość życia, tak? No ludzie, uświadommy sobie jedną rzecz. W ciągu ostatnich 30 lat w Polsce średnia życia człowieka, mężczyzny, wydłużyła się 11 lat, kobiety 10. To jest strasznie dużo. Ci ludzie żyją dłużej. To są nasi rodzice, dziadkowie i tak dalej. I teraz, czy oni mają być znienawidzeni? Wcale nie. Dlatego między innymi ten sport
ten ruch, zdrowy sport, zdrowy ruch, w pełnym zakresie ruchu, stawu na przykład, odpowiednio wyważony, może im zapewnić naprawdę sprawność i zdrowie, nawet w sędziwym wieku. To, co właśnie mówiliśmy o tym pojęciu tej sarkopenii, tak? To jest... A propos tego, prawda, wszystkiego, to chciałoby się w tej chwili powiedzieć, no dobrze, jeżeli tak będziemy postępować, że będziemy się smarować filtrami, nie będziemy wychodzić na słońce w ogóle, to ja się pytam, ile ludzi ma robione badanie takie jak poziom witaminy D3 w surowicy, tak? I to jest prostym, niedrogim badaniem. Tak, badanie, które można zrobić w ciągu kilku godzin. Mamy wynik. I jakie to ma konsekwencje zdrowotne, ten ciężki niedobór, prawda? Bo jeżeli dzisiaj mówi się, że norma między jest 30 a 100 mikrogram na mililitr, no to już się uważa, że ta norma, dolna granica normy jest zaniżona, że powinna być wyższa. Jaka epidemia w związku z tym nam grozi? Depresja, tak naprawdę. Wiecie, że depresja jest związana z niskim poziomem witaminy D3? Prawdziwa depresja. Ale mało kto o tym wie, ale tak? Ja coś o tym wiem, bo ja obserwuję pływaków, którzy trenują w hali basenowej, ale bardzo często w ośrodkach, gdzie basen jest połączony korytarzem z internatem, w którym śpią. Czyli ale również i ze stołówką. Nie wychodzą po prostu nie wychodzą na górę. Jeżeli mają 2 treningi dziennie na pływalni, ale również, również na sali, gdzie też nie ma promieni słonecznych, jeżeli mieszkają w naszym mieszkają klimacie i w korytarzami przemieszczają się do hotelowych pokoi, słuchajcie, nie mają nasłonecznienia. Ja znam takie duże badanie. I trenerzy badanie. Nie wiedzą dlaczego, a są osowiali, są smutni, wręcz wyglądają jakby byli w depresji. Jest 5 takich dużych zespołów chorobowych, dużych grup chorób związanych z niedoborem przewlekłym niedoborem witaminy D3. Jednym z nich jest właśnie depresja. Ale jest 5, aż 5, prawda? A co z gospodarką wapniowo-fosforanową i tkanką kostną? To samo. Tragedia się dzieje z powodu niedoboru witaminy D3. A co z metabolizmem, prawidłowym metabolizmem nerki? To samo. Problem jest. Zaczynają chorować nerki. I to nie koniec. Tkanka mięśniowa, zanik tkanki mięśniowej, osteopenia, sarkopenia, to są związane z niedoborem witaminy D3. Natomiast ciekawostką jest tak na marginesie, że największe niedobory na świecie witaminy D3 występują w pasie od Bawarii po środkową Ukrainę, przechodząc przez całą Polskę południową. To jest związane z naszym klimatem i ilości dni w roku, które mamy zachmurzone bez słońca. Ale może też i z brakiem aktywności. No oczywiście, ale nawet jeżeli jesteś na przykład, powiedzmy, codziennie wychodzisz na dwór, no to nie ma słońca, tak? Nie ma. Nie ma. No to w tym momencie, na szczęście mamy coś takiego jak suplementacja witaminy D3. Można po prostu uzupełnić ten niedobór w pokarmie. To nie jest problem. Tak, ale częściej też wychodźmy tak naprawdę, jak nawet nie ma tego... A dziura ozonowa, słuchajcie, mityczna. Nie ma dziury ozonowej. Słuchajcie, trzeba po prostu jeździć na obozy na Teneryfę. Jak prawdziwie to ale też jak jest normalny taki w miarę pogodny dzień, a będziemy bez koszulki, poćwiczymy na świeżym powietrzu 25-30 minut, to wystarczy. Wiecie, że to wystarczy, tak? Będziemy mieli odsłonięte 2/3 naszego ciała na otwartym powietrzu. Pół godziny. Pół godziny ćwiczeń. To nam da zdrowie i da nam wystarczające nasłonecznienie naszego ciała dla wytworzenia witaminy D3. Także nie musi być ta Teneryfa. Czyli nie róbmy jogi w pokoju, tylko wyjdźmy na balkon. Trawie, gdzieś, tak? Każdy znajdzie sobie kawałek trawy i to może tam spokojnie poćwiczyć. Ważne, żeby odsłonić 2/3 naszego ciała, czyli spodenki, bose stopy, kontakt z ziemią, z naturą, super, tak? To nam, tak jak to już zacząłem mówić o tej sarkopenii, nie chcemy być, będzie coraz więcej ludzi starszych, my będziemy z każdym rokiem starsi, nie chcemy być tacy właśnie zniedołężniali, z obwisłymi, zaniepłymi mięśniami, przewracający się, potykający się, niezborni i niezgrabni, tak? Nie chcemy tego. Kontynuując ten wątek, nie wiem, czy padło to pytanie, jak trenować, żeby jak najmniej się zużyć? Wracamy do naszych początkowych, zupełnie początkowych wniosków. No i ja tak jak mówię, ja przeszedłem przez te 3 sezony triatlonowe, tam startując w różnych takich imprezach i tak jak mówię, w tym roku już nie wystartowałem żadnej, bo wydało mi się, że mój organizm nie osiąga tych celów ogólnozdrowotnych, o które mi chodzi, tak? Chodzi mi, żeby żyć w dobrym zdrowiu długo, tak? Żeby się cieszyć długo dobrym zdrowiem. I teraz wybrane elementy z tego wszystkiego stosuję troszkę w mniejszych jakby kroplach, czyli postanowiłem, że chcę poprawić mój styl pływania. Dlatego starałem się o uczestnictwo w tym obozie i dowiedziałem się, że muszę poprawić kilka stylów pływania, żeby ten jeden mój był sprawniejszy. Tak? To jest cały czas droga i dochodzenie. Jesteśmy na tej drodze, idziemy tą drogą. Nie będzie tego końca i dobrze, żeby go nie było tego końca. Właśnie, Łukasz, jak już poprawisz ten styl, to my ci wymyślimy kolejny. Tak,
No. Poziom z tyłu. Także idziemy sobie drogą krok po kroku i ta droga jest fajna, sprawia nam dużo radości i daje nam dużo zdrowia. Czyli to gonienie króliczka. Tak, i wiadomo, że jakieś drobne kontuzje, szczególnie jak zaczynamy nową dyscyplinę. Ja mam taki, ja każdemu to mówię, zaczynasz nową dyscyplinę, przygotuj się, że w trzecim miesiącu będziesz miał jakąś kontuzję w nowej dyscyplinie. Już ci się wyda, że już wiele wiesz i będziesz wykonywał ruchy i czynności, które doprowadzą cię do jakiejś tam kontuzji. Ale od tego musisz otoczyć się ludźmi, specjalistami w danej dziedzinie, którzy cię trochę poprowadzą i żebyś nie odkrywał Ameryki, tylko ci specjaliści ci powiedzą, podnieś ten łokieć do góry i przestanie cię boleć bark, jak będziesz go wyciągał z wody. Albo ci powiedzą... Ustaw głowę inaczej. Ustaw głowę inaczej, no. Przestanie cię boleć kark i wtedy to wszystko idzie prosto. Nie odkrywasz Ameryki, bo to wszystko jest odkryte. Tak? Na naszym poziomie amatorskim, dobrego amatorstwa, wszystko jest odkryte i trzeba po prostu z tego tylko skorzystać, zaczerpnąć z tego źródełka i dostać. Można powiedzieć, że lansujemy profesjonalne podejście do amatorskiego sportu. Ale Łukasz, wczoraj powiedziałeś, że ty nie jeździsz na obozy bez trenera, albo nie chcesz trenować bez trenera. Nie chcę trenować, dokładnie. Co mi się bardzo spodobało, tak? Czyli nie chcesz wyważać otwartych drzwi, tylko wolisz, nie masz na to czasu nawet, wolisz się dowiedzieć. Chcę, żeby ktoś mnie chociaż co jakiś czas obejrzał. Bardzo mi się podobało to nagrywanie, bo to nagrywanie to jest obnaża, obdziera nas. Kamera jest okrutna. Tak, kamera jest okrutna. Obdarło nas ze wszystkich złudzeń i pokazało, jak fajnie, dobra, ja korzystam w mojej pracy codziennej, korzystam z, nie będę tu reklamował, no korzystam z iPhone'a, bo on ma ten tryb zwolnionego nagrywania. To jest moje najlepsze narzędzie diagnostyczne. Ja sobie nagrywam w zwolnionym tempie i potem pokazuję każdemu, zobacz, tak wygląda twój krok, tak wygląda twoje ustawienie kolana. To jest super narzędzie diagnostyczne. W wodzie to musi być troszkę lepsze, żeby nie zatopiło się to narzędzie, tak? Tam, dzisiaj kamery GoPro dostępne są wszędzie. Dokładnie. I to pokazuje, ja już dzisiaj, nie wiem czy widziałeś, jak już dzisiaj zupełnie inaczej wkładam rękę do wody, tym crawlu, tak? I chciałem wczoraj wcześniej wyjeżdżać, żeby tak zdążyć przed tymi tirami. Chciałem jechać wcześniej, ale sobie myślę, nie opuszczę porannego treningu. No, to jest niemożliwe. Run Forest Podcast. Panowie, powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, skoro jesteście specjalistami od układu oddechowego i układu ruchu, wiemy, że na jeden i drugi układ dobrodziejstwem jest sport, ale nie chciałbym tak ogólnikowo. Co zrobić, żeby te układy nam się nie starzały, albo żeby starzały się wolniej niż... Co zrobić z układem oddechowym, żeby nam się nie zestarzał za szybko? Tutaj jest bardzo prosta recepta. Ta polega na tym, że trzeba go używać w pewnym zakresie. Najszybciej starzeje się układ oddechowy wtedy, kiedy albo cierpimy na jakieś choroby przewlekłe układu oddechowego, albo wtedy, kiedy go nie używamy. Jeżeli do normalnego siedzenia, w cudzysłowie, potrzeba nam raptem na wdechu 500 ml, czyli pół litra, no to jeżeli ktoś nie rusza się, nie chodzi, nie dokonuje wysiłku fizycznego, to pozostałą część układu oddechowego, 80%, pozostawia bezczynną. Co się stanie, jak pytam, po latach z takim człowiekiem, który nie używa tej części swojego układu oddechowego? Dojdzie do degeneracji, dojdzie do uszkodzenia. Ten człowiek już nie będzie mu się wydawało, że może, ale on już nie może. On będzie próbował za 20 lat, ale będzie za późno. To staram się przekazać moim pacjentom. Że on musi codziennie trochę, tak? Nic strasznie dużo, troszeczkę, wystarczy. To, co lubi. Rozmawialiśmy, że brak snu pogarsza zdolności oddechowe. Brak snu ma wpływ nie tylko na wiele aspektów naszego życia, ale również ma wpływ na układ oddechowy. Były takie badania prowadzone w Ameryce znowu, nie? Jak wiadomo. No i to badania były robione z grupą kontrolną i wykazano, że osoby, które pracują nocą, które pracują zmianowo, które nie mają snu dłuższego niż 4 godziny nieprzerwanego, gdzie występują fazy REM i non-REM na zmianę, co najmniej dwukrotnie, u tych osób dochodzi do szybszej utraty układu oddechowego. My musimy sobie zdawać sprawę, że w miarę upływu lat, mniej więcej od 35 roku życia, co roku tracimy około 0,5-1% u osób bardzo aktywnych fizycznie, pojemności życiowej płuc. Natomiast u osób, które nie dokonują żadnego wysiłku fizycznego, nie mają żadnej aktywności, ich aktywność fizyczna jest poniżej 1,5 metra, no tam jednostka energetyczna, u tych osób spadek to jest nawet 5%. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to chętnie to powiem, że osoby przewlekle palące tytoń nałogowo, nie wspomnieliśmy tu o paleniu nic, ale trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie. To jest katastrofa dla naszego układu oddechowego. Jeżeli nawet mają tak korzystny profil genetyczny, że nie chorują z tego powodu, że palą, nie mają objawów POHP, przewlekłej choroby płucnej, nie są predysponowani genetycznie do tego, żeby rozwinąć raka płuc, to te osoby z tego powodu, że palą, tracą nawet do 20-30 ml pojemności życiowej płuc. To jest w stosunku, jeżeli ktoś ma 3000, to jest rocznie utrata 30 ml, to jest bardzo dużo. Natomiast osoby chorujące na POHP tracą rocznie 100 i więcej mililitrów.
pojemności życiowej. Jeżeli tak tu siądziemy i teraz się zastanowimy, jaką mamy, ile mamy lat i jaką mamy pojemność życiową, no to myślę, że mamy największą z Andrzejem, bośmy pływali. Tu zaczynamy mówić, który sport. Nie ma takiego drugiego sportu jak pływanie, które by tak, jeżeli ktoś trenował pływanie od dziecka, to osiągając szczyt około 25 roku życia swojej pojemności życiowej, jeżeli trenował, to się okazuje, że mamy nawet o 20-30% większą pojemność życiową niż nasi rówieśnicy o tej samej budowie. I dalej, jeżeli ćwiczymy i nie palimy, nie chorujemy na choroby układu oddechowego, spada nam bardzo wolno ta pojemność. Andrzej, przepływasz 50 metrów bez problemu, bez oddechu? Przepływasz. Muszę się trochę wysilić. No ja też się wysilę, ale też przepłynę 50 metrów. Powiedz ludziom, żeby przepłynęli 50 metrów. My tego nie ćwiczymy, my nie jesteśmy nurkami. No ale brakuje im tam techniki, prawda? To, o czym ja mówię, oni używają mięśni do pływania, my nie używamy tych mięśni, to nie płyńmy, powiedzmy, niech krałem na 25 powierzchni, metrów. Ale ja widzę u mastersów, amatorów, nieregularnie, rzadko trenują pływanie, mają problem z przepłynięciem 25 metrów pod wodą, czy na bezdechu. No ja rok temu wziąłem i sprawdziłem się, czy jeszcze przepłynę. No, przepłynąłem 50. Czyli, Grzegorz, reasumując, musimy używać aparat narząd oddechowy. Tutaj chyba jest wyjątkowo silnie to powiązane z układem krążenia. No jest to całość, tak? Nie możemy mówić o układ krążenia sobie, układ oddechowy sobie. To jest jedna całość, więc to są płuco, serce, to jest razem. To współdziała, czyli pływanie rozwija równomiernie. No nie to, że płuce mamy, powiedzmy, super się rozwijają, a serce nie. Nie, to razem współdziała. Łukasz, co możemy zrobić, żeby uchronić ten narząd ruchu przed szybkim starzeniem się? Każdy z nas trenujących co chwila mówi, o tu mnie coś tam zabolało, tu mnie tam coś strzyknęło. Idziemy zaraz tam, lecieliśmy tutaj do naszych specjalistów z CRS-u, żeby nas tam ratowali. Fizjoterapeutów. Ale tak naprawdę powiem wam, że 90% tych moich pacjentów, którym ja codziennie robię protezy biodra i kolana, to 90% tych ludzi tak naprawdę w życiu nie kopnęło piłki. To są ludzie. Oni oczywiście tam mówią, że tam gdzieś tam za dzieciaka grałem tam w piłkę. To są takie opowieści. A to są ludzie, to są ludzie, którzy nie uprawiali żadnego sportu. To, że my tam mamy jakieś kontuzje, że jakaś tam się czasami łokotka, czasami jakieś więzadło na dewie, coś. To są wszystko tak naprawdę drobiazgi w obliczu dużych operacji wymian stawów, alloplastyk, które ja robię codziennie. I to są tak naprawdę, to są operacje u ludzi, którzy coś tam mówią, że tam może w wojsku coś przebiegli, jak byli w wojsku albo przed wojskiem. Tak naprawdę oni nie uprawiali nigdy żadnego sportu. Fotelowy tryb życia. Fotelowy tryb życia prowadzili. To są najpoważniejsze kontuzje. I to są najpoważniejsze, słuchajcie, operacje, gdzie dokonujemy wymiany całego stawu, gdzie ja wiem, że to teraz w naszym wykonaniu trwa to 30-40 minut, do godziny taka operacja. I stawiamy pacjenta tego samego dnia i to są fajne wyniki i tego, a tak naprawdę to są straszne operacje, do których może by dałoby się uniknąć, gdyby tych ludzi właśnie ktoś wcześniej ruszył. Tak, ktoś wruszył, słuchajcie. Ruch to żyć. Ludzie siedzą, mają przykurcze mięśni brzuchatych łydki, przykurcze mięśni kulszowo-goleniowych. Brzuchate łydki to są ten jeden ze składników Achillesa, jakby ktoś nie wiedział, tak? Czyli nawet jak dużo pochodzą, przejdą kawał drogi, potem usiądą, to kolano jest zgięte, stopa jest lekko opuszczona w tak zwanym ustawieniu końskim i łydka przekrwiona po jakimś tam marszu czy nawet drobnym wysiłku obkurcza się. Samo się obkurczają mięśnie kulszowo-goleniowe. Nawet jak się kawałek przejdziemy, położymy się do łóżka, też kolano jest zgięte, biodro lekko zgięte, stopa opuszczona. Zobaczcie, każdy niech się teraz położy do łóżka, zobaczy, że tak się mu noga ułoży. Mięśnie się obkurczają. Jeżeli będziemy tak spędzimy nasze życie, to nasze poprzykurczane tkanki ustawią nasze stawy w dziwnych pozycjach. Zrotowanych w płaszczyźnie czołowej, zaburzenia strzałkowej, bo one będą zrotowane, a zrotowany staw, czyli bardzo precyzyjne łożysko, które będzie pracowało na krzywej osi, ulegnie szybkiemu zniszczeniu. I tak naprawdę to, że sportowcy mają jakieś tam urazy, że tam narzekają, tam, że przez sport do kolestwa, takie tam jakieś opowieści, to są wszystko drobiazgi w porównaniu z tym, jakie operacje się wykonuje u ludzi, którzy w większości żadnego nigdy sportu nie uprawiali. Powiedzmy sobie to uczciwie, tak? A przy okazji mają dużą nadwagę. Jakby on się mógł ruszać, to on by schudł, bo on nie może chodzić, jakby on mógł, to by biegał. Słuchajcie, to jest w ogóle nieprawda. Studenci z mojego koła naukowego zrobili takie badanie, że po 2 latach od wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego wzięli grupę ludzi ponad 100 z nadwagą i po 2 latach, jak już mogli chodzić, bo staw się ruszał odzyskali dobrze, odzyskali sprawność bardzo znaczną, bo sprawność była potwierdzona w jednej ze
ze skal subiektywnych, skal oceny wyniku leczenia, czyli ci pacjenci w tych skalach ten wynik był bardzo wysoko, że subiektywnie czują się lepiej, nie ma bólu. To słuchajcie, ilu z nich schudło? 0,02 z nich schudło, a reszta nie. Więc to nie ma tak naprawdę żadnej prawdy w tym, że jeżeli oni odzyskają zdolność ruszania się, to schudną. To trzeba jasno powiedzieć, że tak, słuchałem to jest niedawno bardzo mądrego wykładu, pani profesor, nie będę tu reklamował, ale jest to autorytet, jeżeli chodzi o problemy dietetyczne, żywienia z Polskiej Akademii Nauk i bardzo dobre usłyszałem rzeczy, które jak gdyby podświadomie też miałem tego świadomość, że tak jest, ale do końca nie uświadamiałem sobie pewnych rzeczy. Dzisiaj otyłość jest uznana za chorobę. Dzisiaj leczenie otyłości to jest rzecz niezmiernie trudna. Nie polega to tylko i wyłącznie na tym, żeby przekazać informację pacjentowi, że ma schudnąć, tak? Nie istnieją diety. Dieta to jest po prostu, nie ma czegoś takiego jak dieta. Każdy może jeść wszystko. Naprawdę. Wręcz jest powiedziane, że eliminacja czegokolwiek z naszego pokarmu, z naszego jedzenia nie jest wcale dobra. Problem jest gdzie indziej położony. Problem tkwi w głowie, problem tkwi w metabolizmie, w przemianach hormonalnych. W nawykach. W złych nawykach, ale również tego brak nawyku w ruchu. Właśnie mówię o tym nawyku, że rodzice nie uprawiają sportu i nie pokazują swoim dzieciom, że tak należy funkcjonować w życiu. Coraz więcej mówi się o tym, że funkcjonował układ syty, głodny, sytość i głód. Dzisiaj mówi się, że to jest jeden aspekt, ale jest drugi aspekt sterowany przez nasze szare komórki, a mianowicie apetyt. Apetyt to nie samo co głód. Problem polega na tym, że właśnie jest piętro wyżej od naszych sterowania syty, głodny, a piętro wyżej to my sterujemy tak naprawdę apetytem. I dzisiaj ludzie źle odczytują bodźce swojego organizmu. Stres, zabieganie, praca, różne inne czynniki odbierają jako, że ma apetyt, że jest głodny, co nie jest prawdą. Zajada stres. Między innymi właśnie dlatego. I teraz, jeżeli ktoś będzie spożywał więcej posiłków dziennie, mniejszych, też zdrowe jedzenie oczywiście, nie wysokokaloryczne, przede wszystkim chodzi o kalorie, ale to nie tylko, to w tym momencie ta oś poniżej będzie miała sygnał cały czas, nie będzie bodźca do wydzielania leptyny i innych hormonalnych. W tym momencie już pozostaje tylko sfera psychiczna, ale to nie wystarczy. Nie wystarczy powiedzieć pacjentowi, jedz tam na przykład 6 razy dziennie drobne posiłki i tak dalej. To nie wystarczy do tego, żeby on schudł trwale. Do tego jest potrzebny właśnie psychoterapeuta. Przede wszystkim fizjoterapeuta, żeby go uruchomić fizycznie, żeby go nauczyć ruchu. Bo to są ludzie otyli, którzy najczęściej już nie mogą. Wcześniej nie uprawiali sportu, bo nie mieli tego nawyku, a teraz już nie mogą, bo są patologicznie otyli, prawda? Nie potrafią przełamać tego. Na samym końcu, na samiutkim końcu jest bariatria, czyli operacyjne leczenie. Ale słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy tutaj, tak? Jesteśmy od tygodnia. Mamy 3 posiłki dziennie. Bardzo super, to jest, ta kuchnia jest tu wspaniała. No dawno nic tak nie jadłem tak zbilansowanych posiłków jak tu. Trenujemy 2 treningi dziennie, ale czujemy czasami się... Czasami 3. Czasami 3. Jesteśmy, czujemy się bardzo fajnie i szczęśliwie. Czy ktokolwiek z was cokolwiek dojadał między posiłkami? Mimo nie. Tak ciężkich treningów? Nie. Nic. Słuchajcie, jemy 3 posiłki dziennie, jesteśmy nasyceni, w ogóle nie czujemy żadnego głodu. Mogę się do czegoś przyznać. Opuściłem raz śniadanie, opuściłem jeden lunch, bo nie czułem potrzeby zjedzenia. Nie miałem potrzeby, nie miałem głodu. Ja nie, bo jestem łasuchem, a to jest tak dobre żarcie, no tak, że... Ale potrafiłem dwa razy odmówić. Ale zobaczcie, co Łukasz mądrego powiedział. Ja jak jestem, przyznam się szczerze, w domu, moim największym problemem jest to, że ja za dużo pracuję, tak? Za dużo godzin spędzam w pracy, w stresie, w napięciu. I potem przyjeżdżam do domu, wieczorem najczęściej zjadam największy posiłek, co wiem, że nie jest dobrze. Akurat ja jestem typu sowa, więc chodzę późno spać, wstaję późno. U tych osób jest inny troszkę metabolizm, inne wydzielanie hormonalne, one mogą zjeść większy posiłek wieczorem. Skowronki nie. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Ja w domu, muszę powiedzieć szczerze, czasami z powodu stresu, ja wiem, że to jest stres, jednak jakieś grzechy robię, jeżeli chodzi o jedzenie, tak? Czyli zjadam coś, co wiem, że to jest syf, że to jest chemia, że to jest ten, to jest jakieś szybkie kalorie, niepotrzebne, puste i tak dalej, i tak dalej. Robię to. Wiem, mam tą świadomość. I teraz dzisiaj się mówi o otyłości, że jest to choroba, dlatego że to jest choroba głowy. Coraz bardziej choroba głowy. Ci ludzie, oni nie potrafią przeskoczyć tego poziomu, żeby kontrolować swój apetyt. To jest podstawowy problem. I oni muszą mieć zespół ludzi, którzy im to pomogą. No to jest olbrzymi problem, dlatego że gdyby sama otyłość była kwestią estetyki, no to pal licho, prawda? To nie o to chodzi. No niech chce być gruby, ten się podoba, chudy, gruby. Dobra, no ludzie, żyjcie jak chcecie. Ale tu chodzi o choroby, tak? Tu chodzi o skrócenie życia.
życia, o choroby metaboliczne, choroby cywilizacyjne, które są związane nierozerwalnie z otyłością. Panowie, może na koniec chciałem się zapytać, czy jednak jakbyście wymyślili sobie cel sportowy, jaki on by był? To znaczy, gdzie postawilibyście sobie poprzeczkę? Bo na pewno macie ambicje sportowe, bo nie po to uprawiacie ten sport codziennie, żeby kiedyś nie wrócić do jakiejś rywalizacji, albo nie zaplanować sobie jakiegoś celu spektakularnego, oczywiście, mieszczącym się w waszych możliwościach. Jaki byłby, Łukasz, to dla ciebie cel sportowy? Ja długo nic. Jeżeli rywalizacyjnie, to teraz chcę się z tego jakby wyzwolić, z rywalizacji, ale się zaciąłem teraz trochę na tym delfinie. Bo jestem mega sztywny, nie potrafię tak falować jak ten delfinek. Jest taki delfin z tułowiem z betonu. Wiesz, pamiętaj, że miałeś 3 lekcje delfina, więc to jest cały nic. Cały nic, tak. I się zacząłem, to jest mój teraz cel. A przepływasz 25 metrów tak. Tym delfinem. To jest mój cel na przykład do końca roku kalendarzowego, to jest, żeby tak chociaż falować. Na ten rok, nie mam dłuższych celów. Dużo na nogach. Chcę tak? W tym Musimy roku zrobić, troszkę delfina. Pofalować. To jest tak, jakbym to zrobił, bo moja córka pływa delfinem, jak pójdziemy razem na basen, to chcę, żeby zobaczyła ojca, który śmiga delfinem, tak? To jest mój cel, na to, żeby dziecko się zobaczyło i powiedziałoby, tato, jest okej, okay, nie? Ja jak gdyby mam dwa cele. Jeden cel to jest cel odległy, który marzę sobie, że kiedyś może mi się uda w życiu spełnić. Mianowicie byliśmy na Mistrzostwach Europy Mastersów w Kadyksie. Bo ja tylko wtrącę, Grzegorz jest wicemistrzem Europy Mastersów w kategorii plus 40 lat z rewelacyjnym wynikiem na 400 metrów stylem dowolnym na długim basenie. Popłynął 4:21 i 200 zmiennych 2:16. Natomiast pamiętam jak dziś, jak patrzyłem, kopara mi opadła, mówiąc kolokwialnie, jak zobaczyłem na starcie 200 motylkiem dwóch Szwedów. Nie wiem, czy Andrzej pamiętasz. Obaj panowie byli w kategorii 80+. I oni te 200 delfin na długim basenie przepłynęli. I tak sobie wtedy pomyślałem i dalej tak sobie myślę, że to byłby coś pięknego i wspaniałego, jakby mi moja biologia pozwoliła dożyć tych lat i ja bym mógł w tym wieku przepłynąć 200 metrów. I przenosić ramiona nad wodą. Tak jest, i przenosić ramiona przez nad całe wodą. 200 metrów. Dokładnie. Czyli około 4 minuty prawdopodobnie ci panowie płynęli. To jest chyba tak naprawdę mój cel sportowy. A żeby to osiągnąć, to ja nie muszę tylko pływać. Właśnie, muszę robić wiele rzeczy, dbając o swój układ ruchu, który mi daje niesamowitą satysfakcję, który zwiększa wydzielanie, działa przeciwdepresyjnie, zwiększa moją odporność na stres, pozwala mi pracować, no i czuję się fantastycznie, nie muszę brać tyle leków, co moi rówieśnicy na przykład, jak widzę, ile biorą, no to co tu dużo mówić. Pytanie z cyklu Wujek Dobra Rada. Ekspert radzi. Jednym zdaniem dla ludzi, którzy nas słuchają, którzy postanowią jednak zmienić coś w swoim życiu. To co to by było? Ruch, po prostu ruch pod okiem osoby, jeżeli do tej pory człowiek nie miał możliwości tego robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy, pod okiem fachowca, tak, specjalisty. Obojętnie już jaki ruch, naprawdę. Tak. Nic dodać, nic ująć. Ruch to jest przede wszystkim basen jak najbardziej, bo mamy środowisko, które nas zabezpiecza trochę przed urazem, mocno nas zabezpiecza przed urazem. Wprawdzie mówi się, że woda jest takim trochę środowiskiem obcym, że to nam, nie jesteśmy rybami, tak? Ale to nam pozwoli nie doznać jakiegoś takiego, nawet upadek dla osoby mniej sprawnej o zaburzeniach równowagi, nie grozi mu niczym wielkim, szczególnie, że jeżeli będzie pilnowany przez fachowca. I nie zrobi sobie krzywdy w tym czasie. Jeżeli ten fachowiec go poprowadzi właściwie, czyli da mu trochę jednego rodzaju ruchu, potem go pozwoli mu na inny rodzaj ruchu i jeszcze inny, to ta osoba pójdzie dobrą drogą w kierunku zdrowia i robienia czegoś zdrowego dla siebie. Mój przyjaciel, którego tu pozdrawiam, Waldek, śmieje się, bo zawsze jak do mnie dzwoni, bo coś mu jest, to ja mam jedną odpowiedź na niego. Chłopie, pływaj, pływaj. Panowie, bardzo wam dziękujemy za to spotkanie. Brawo. Yes. Dziękujemy. Run Forest Podcast. Twoje zdanie jest ważne. Zostaw komentarz, opinię albo recenzję. Dziękuję.